Siemanko moi drodzy, zobaczcie. Zwykły, prosty zawias meblowy. Praktycznie każdy z nas miał z nim do czynienia. Aby go zamontować, musimy we froncie wykonać otwór przy użyciu wiertła puszkowego, tak aby ten zawias nam wszedł ładnie, puszka weszła do otworu. A tu zobaczcie, alternatywa do zawiasu puszkowego. Bezpośrednio przykręcamy do frontu i do korpusu, bez wykonywania jakiegokolwiek otworu. Zawias tłoczkowy, bez cichego domyku, bo akurat się zakręciłem i taki zamówiłem. Ale jest też wersja z cichym domykiem oraz wersja zawiasu 165 stopni. Zobaczmy, jak wygląda montaż zawiasu tłoczkowego. Zaczniemy od przykręcenia go do frontu. Instrukcja mówi 7 mm do pierwszego otworu. Natomiast na korpusie pan mówi, żeby zaznaczyć 20 mm do pierwszego otworu. Zobaczmy, jak to działa. I co, szefie? Nie działa? No właśnie nie. Chyba źle przykręciłem. Odwrotnie. Zadzwoń do korników! Oni wszystko wiedzą! Eno, Wiertek! Tego ci nie uczyłem. Nie bądź wredny. Nie pamiętasz, co mamy Halidow? Nabijanie się z kogoś jest bardzo słabe. A to nie jest w naszym stylu. Przeproś chłopaków i ich pozdrów. Pozdrawiam was, robale! Kurczę, pomyliłem się. Odwrotnie. Tutaj do pierwszego wkręta 20, a w korpusie 7.
Jeśli chcesz wesprzeć kanał DIY Design, zapraszam Cię na mój Patronite. Tam znajdziesz więcej informacji dotyczących wspierania kanału oraz jakie korzyści możesz zyskać. Link znajduje się w opisie. Cześć!